Centralne uroczystości Święta Niepodległości w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach. Przypadająca 104. rocznica odzyskania niepodległości tradycyjnie już rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Były to centralne uroczystości Święta Niepodległości dla Mysłowiczan. W uroczystej Eucharystii koncelebrowanej udział wzięło 6 księży. Ksiądz dziekan odprawiał mszę za prezydenta i wiceprezydentów miasta, których w kościele nie było. Ksiądz proboszcz odprawiał za ojczyznę i mieszkańców i za pokój na świecie. Intencja była zamówiona od przewodniczącego Rady Miasta. Licznie przybyły poczty sztandarowe. Był poczet Rady Miasta, górniczy, Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Bractwo Szkaplerza Świętego, Róż Różańcowych. Na uroczystość przybył też poczet sztandarowy z kościoła pod wezwaniem ścięcia Jana Chrzciciela na Bończyku. Była niewielka reprezentacja Rady Miasta. W tym roku wyjątkowo zabrakło uczniów mysłowickich szkół i ich nauczycieli oraz urzędników z ratusza. Chyba nie przyszli ze strachu, bo ich pryncypał zamówił konkurencyjną mszę odprawioną w Rzęczkowicach. Mieszkańcy miasta przybyli z wielu dzielnic miasta. Kościół był przystrojony w godło państwowe.